Kozacko! Ostatnio ciągle omawiam mecze na wypełnionych stadionach. Wiadomo, że dzisiaj to faworyt raków Częstochowa miał znacznie większą optyczną przewagę i był bliższy objęcia prowadzenia, to jednak nie można odbierać Beniaminkowi z Łodzi, że potrafił przetrwać zmasowane ataki przyjezdnych i dowieść ten cenny, bezbramkowy remis do końca. Szczególnie, że w ostatnich latach niewielu zespołom udawało się zdetronizować ekipę Marka Papszuna. Widzę w zero, raków zero. Mecz, który zapowiadał się jako jeden z hitów tej kolejki, mam wrażenie, że w ostateczną. Nie zawiódł, mimo braku trafień. Szybkie tempo z obu stron. Śmiem też zaryzykować stwierdzenie, że spotkały się dzisiaj dwa zespoły z trenerami, którzy mają najwięcej pomysłu na grę. Trochę po stronie RTS-u to spotkanie przypominało mi ostatnie ze stalą. Z tym, że w Mielcu widzę, Wiacy mieli nieco łatwiej, żeby przedrzeć się przez defensywę rywala, a dziś trafili po prostu na lepszych obrońców. Chociaż mimo to Jordi Sanchez w końcówce co kilkanaście minut wręcz gnębił arsenicia i Sfarnasa. Swoimi rajdami ofensywnymi, dochodząc momentami do naprawdę groźnych uderzeń, pochwalić po stronie gospodarzy. Na pewno trzeba jak zwykle genialnego w bramce Rawasa. Dodatkowo z Riglera, bo sporo harował w defensywie. Przypominam sobie zresztą, że w około 75. Minucie to on zablokował groźny strzał Gutkowskisa. Kolejno trzeba pochwalić na pewno zmiennika w dzisiejszym meczu Pawłowskiego, który popisał się świetnym podaniem do Sancheza około 10 minut przed końcem. Także był to pierwszy w tym sezonie remis łodzian na własnym obiekcie. Nie najgorszy wynik który na pewno trzeba szanować, no bo z RKS-em to gra się po prostu bardzo ciężko i wszyscy to doskonale wiemy. A tym bardziej trzeba szanować, że po prostu wnerwili dzisiaj zespół czerwononiebieskich swoją postawą, a najbardziej to chyba i Iwiego Lopeza, który był już w drugiej odsłonie, głównie w ostatnich fragmentach tego meczu, dość sfrustrowany tym, co się dzieje na Murawie, bo mam wrażenie, że na kilka chwil przed zejściem z boiska no zachowywał się nieco nonszalancko, ale to jest tylko takie spostrzeżenie. Bo zasadniczo do tego momentu ten chłop harował za dwóch. Najlepszą piłkę to dograł chyba do Fabiana Piaseckiego jeszcze w pierwszej połowie wystawiając mu patelnię patelni. Oh. Piaseckiego, który w meczu z Radomiakiem popisał się fantastycznym uderzeniem <noise> z nożyc. no dzisiaj trafił w piach i to kilkukrotnie. No zdecydowanie nie był to najlepszy dzień tego zawodnika i aż nie chcę drążyć tego tematu. Natomiast najlepszy mecz w ofensywie chyba w tym sezonie rozegrał Kun, ale ten w białej koszulce, bo w pierwszej odsłonie popisał się genialną lutą z Voleja i trafieniem w suplex z najbliższej odległości po podaniu Długosza. Na minus po stronie gości o dziwo Kowacewicz, ale nie aż tak, bo po prostu w pierwszej połowie popisał się, a raczej nie, Kiksem, który mógł się skończyć Trafieniem dla Łodzian, a wtedy nie mielibyśmy jaja do jaja. Po którym widzef jest szósty i ma 17 punktów na koncie, a raków nie wskoczy na pozycję lidera, jest czwarty z 20 punktami. Dzięki za uwagę.